Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2021. Oczywiście kariera dwuosobowa w kooperacji. Słuchajcie, jest to już odcinek 9 przed Wami. No i ze mną na kanale kierowca Haubica. Dobry. Dzisiaj próbujemy być wysoko jak zawsze w sumie. Dokładnie. Dokładnie. Byle do przodu. No i zobaczymy, słuchajcie, co się będzie działo. Tor Węgry przed Wami, także naprawdę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na Facebooka, a my już zapraszamy na odcineczek. Dobra, co tu mamy? 1100... coś tutaj... Pamiętam. Słucham? Amortyzatory chyba mieliśmy robić. Amortyzatorki. No zobacz, za 2000 mi się zdaje. Albo eku w silniku. Dobra. Nie, aero mieliśmy robić, mi się zdaje, amortyzatory. Dobra, no to jeszcze nam brakuje, to trzeba ten... Po treningu może być. Szybko zrobić trening. My w ogóle jesteśmy równo na poziomie Astona. No to dobrze, to dobrze. Tylko na torze tego nie widać na razie. Na torze aktualnie to my chyba jesteśmy na poziomie... pomiędzy Alfą Tauri a Romeo. No. Jeżeli się podciągniemy, to może być dobrze, jeżeli byśmy byli obydwaj w punktach dzisiaj. Jakiś przełom to już będzie wtedy. No zobaczymy, bo tor jest hardkorowy, szczególnie jeden zakręt. Ale tarki są bardziej przyjazne w tej edycji. No i nie powiedziałbym, słuchaj, nie zgodzę się z tym niestety. Na tym torze. Nie wiem, ja akurat sprawdziłem je od tej strony, że... Nie są dla mnie przychylne. Dalej jeszcze jest gorzej moim zdaniem na jedna tarka szykanie. Śmierci. Ta tarka śmierci dla mnie tylko jest zła. Mi się lepiej ogólnie jeździ po tym torze. Lecimy? No, lecimy. Dobra. To ja już się wyciszam. Powodzenia. Powodzonka. Maigar Nagidi 21? Pamiętaj, żeby sobie paliwo też zmniejszyć na minimum. Już mogę, a ty? No ja w sumie też. To leci. Powodzonka. Słabo. A jak tobie poszło? Nie wiem, ostatni fiolet, reszta chyba nie. I miałem jeden poślizg bardzo duży. Ja ogólnie cały ten się ślizgałem, które miały miejsce. 9-14. Patrząc na to, że 3 razy prawie się rozwaliłem, jest dobrze. Ja też tak uważam. Także byłbym w stanie chyba nawet zrobić te 11-14-1. Ale nie wiem, co ja zrobiłem. Zagapiłem się i dobrze spojrzałem.
Bo już leciałem troszeczkę. Ja się rozwali i ja tak. Na te jeden prawie wyspinowałem, więc musiałem mega odpuścić gaz i zahamować do 50 na godzinę. Następny zakręt cały przestrzeliłem. Czwórkę, czyli ten w lewo, przestrzeliłem. Czwarty pojechałem dobrze, ten przy tej tarce, nie? Mhm. Piąty, czyli te piąty, szósty pojechałem tak średnio. Lewo tam pojechałem słabo. Tą całą sekcję aż do wyjazdu na prosto pojechałem też słabo jeszcze. Daj mi pół minutki, zaraz wrócę, dobra? Mhm. Jestem. Już dobra. Mogę dalej lecieć, jak chcesz. No to lecimy. To się wyciszam już. We're just 18 kilometers from the city of Budapest here in Hungary, where today's Formula One race is about to take place. It's the Hungarian Grand Prix. We're northeast of Budapest for the race today at the 2.7-mile Hungaroring circuit. 14 corners here, 8 to the right and 6 to the left, on a track where downforce is king and passing is notoriously difficult. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's start with Aston Martin. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position and Lewis Hamilton completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Norris, Ricciardo, Max Verstappen and Perez, Stroll, Vettel, Gasly and Esteban Ocon. Tsunoda, the engineer, Bird, and Giovinazzi, Mick Schumacher, Raikkonen, George Russell, and Nicholas Latifi, Fernando Alonso, and Nikita Mazepin. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see who can prevail today. Troszkę boli to cofnięcie, nie powiem. Trochę. Niestety będziesz musiał jechać na zużytych oponach. Na jakich? Na zużytych chyba, bo byłeś w top 10. A ty już wybrałeś strategię? Mhm. Mogłeś mówić. A, przepraszam. Luz sobie wezmę. Tu się mega oszczędza paliwo, nie? Jak się jedzie samemu po prostu, nie? Nie wiem. Sobie wezmę plus jeden. Dobra. Powodzenia. Powodzonka. Oj, VSC.
Ale widzę, fajną walkę ze Strollem tutaj miałeś. No, raczej się modliłem, żeby nie skończyło się jak z Schumacherem. Żeby nic nie zrobił. Tak. Spokojnie, nie musisz się bać. Już byłem w stanie go puścić nawet w pewnym momencie. Ale walka ładna. Ładnie się też przebiłeś na starcie, muszę tobie powiedzieć. A, bo ty na softach jesteś. Mhm. Ja tu na medach. Też nie wierzę, że wszyscy mi uciekacie. No, ale ja mam dwa pity. No tak. Na hardach się nie odważę tutaj jechać. No ale nie na Węgrzech, wiesz, nie wiem co się dzieje z tymi oponami, ale akurat na tym torze. Jedyny taki tor, czy nie jedyny? Na hardach? Chyba Francja też. Francja chyba też. O kurde, ja tu widzę, jeden w miarę dobrym tempem, skoro tak w miarę podganiam Strolla. I w ogóle podgoniliśmy już plus minus uciekinierów. No, już szedłem bokiem przez moment. Ja teraz też. Nie, no chcą hardy? Nie. Czy nie zgadzam. Trzeba to zmienić. Dobrze, że nasze strategie się różnią w sumie. Nie, ja się boję jechać tutaj na hardach. Kolejny rekord w pierwszym sektorze. Pierwszy sektor ładnie mi siada. Is 2.7 seconds.
wyfrunął przez chwilę. Co? Nic, wyfrunąłbym normalnie. Przed chwilą. Tutaj w tej sekcji właśnie medy nie są ani trochę przyjemne. Co się no... Słuchaj, zużyte softy jeszcze gorsze. A ile już masz procent? Zaraz zobaczę. No już 30 jest. Ja mam 13 najwięcej. Ile tracisz do fetela? No tak dwa coś, no staram się, co się zbliżę, to za chwilę mi odlatuje, nie? No ale już miałem 3 sekundy, no teraz 2 i 3. Tylko walczę właśnie tutaj na tym zakręcie, żeby się nie wywalić. No tu jest najgorzej, jak wyjedziesz na tą tarkę żółtą. To delikatnie odzyskam, to zaraz stracę. Wtedy już zaraz powinny być dużo lepsze, nie? Mhm. A jak tam z Ersem? Trzeba tak około 50% zawsze trzymam. Może walczę z kimś na czele, to wtedy do zera schodzę, ale rzadko. Może tam odrobiłeś do fetela? Tak, tak, coś odrabiam. Wcale nie jadę szybciej. Ale fakt, że... Już softy zaczęły siadać. Odrabiam trochę, stroll też stracił, aczkolwiek teraz ja straciłem na tym jednym zakręcie sporo. Już niektórzy w boksach. No ja mam 45%. Nie no, to oni też muszą jeszcze skręcać, chyba że ten, chyba że wzięli hardy i do końca, ale nie sądzę. Nie wiem, ja mam 20%. I doganiam już was, ciebie podgoniłem 60. Mhm. Od prostej. Trolla już zaczyna rzucać. Przepuścisz mnie jak dojadę? Mhm.
góry, dzięki. Our gap to the car in front is 1.7 seconds. Tak. Nie mam co czekać. No to ja już do takiego fetela tracę 2. Prawda, jechałem ostatnio na 70 w Monako. Ale to już nie jest, to już nie jest jeżdżenie. No to już jest uwaga, po prostu strasznie wolno się jedzie. Już jestem przy Sebastianie. Blisko. Znowu jakaś awaria, no czy ja naprawdę, co ja mam za auto? Odpowiedź nie wiem. Ferrari. Pierwszy raz mam takie pojazdy. Jakiś ACD coś to. Czy zastanawiają, czy się wycofywać, czy nie? Oni się zastanawiają? Tak. O kurde. Czyli poważnie. Nie, no jeszcze mnie Russell uszkodził, co za koło. Bok, jak, co tobie tam tobie uszkodził? Przewód. Widzę, jak ja nie lubię tego Russella. Lepsze tempo od Bottasa na hardach, nowych hardach. A new strategy is available on the MFD. The gap to the car ahead is 2.6 seconds. Kurde, na 16 dopiero zjeżdżam. Sobie przyciągnę troszkę te medy. Jak mam je dopiero na 30, nie? No. Jeżeli mocno zaoszczędzisz te medy, to jest szansa, że dojedziesz do końca. Bo zjechałeś dziś na 9, nie? Mhm. Jesteś teraz na medach? Jestem na medach, ale mam lotkę uszkodzoną. Czyli tak, tak trzeba będzie skrzydło wymienić. Na przykład taki, jak który mocno zużywa opony, po 12 mam dopiero 31%. Która pozycja teraz? 12. Coś się tam widzę z Alpiną stało, bo jest, dopiero jest w połowie pierwszego sektora, a ja już na prostej startowej prawie. Sam Alonso zrobi.
zrobił Alonso, chyba jeden boks więcej, nie? Nie wiem. Wy tam jedziecie w zbitej grupce, ty tam blokujesz czy ja? Ja blokuję niestety, ale zjeżdżam, bo nie poradzę sobie. Nie mogę skręcać. Czekaj, żeby zjechać hardy, bo hardy to jest teraz już wytrzymają. Hardy? Niby nieduże uszkodzenie, limonkowe, ale to mówię. Już się nie da jechać w tej grupie. Nie. 20 to bym jechał, nawet nie miałbym straty. Może to troszkę zbalansują te uszkodzenia. Bo tu się jedzie teraz z limonkowy prawie jak bez lotki w tamtej, nie? No. Może Gasly'ego chociaż dogonię. Coś czuję, że on jest blokowany przez Mazepina. Czy co? To jest scenariusz do końca wyścigu? Czy taki... Zobaczymy, no. Nie no, jak da radę przejechać, to przejadę do końca. Na chwilę się wyciszę, czekaj chwilę. Halo, słychać mnie? Słychać. Chyba
chyba już zjeżdżam. Yeah. Halo? No. Kurczę, chyba nie dojadę w tym tempie, jeśli nie będzie safety. O kurde, jestem przed Verstappenem. A to fajna niespodzianka. A ty jesteś na hardach? Mhm. Już się nie podobają te hardy. Okay, gap ahead is 12.6 seconds. No ale przeskoczyłem Rasa. Także to się chociaż udało. Nie wiem, ja na hardach po prostu czuję się dobrze. Teraz medów się boję. Ja teraz na hardach się fatalnie czuję. Lepiej mi się jechało na 40% medach niż na niemusieńkich hardach. Aha. Chociaż to też jest wyjazdowe, to też różnie jest. Tak, nie no, pierwsze kółko na hardach to jest zawsze ciężkie. Ale bym Verstappen nie skasował i Verstappen nie wyspinował. Co za bot wściekły. No są tu wściekłe, są wściekłe. Dobra, Gasly w boksie. Ale na szczęście to jest tylko 6 sekund, nie? Chyba jedyny plus całej sytuacji, że to jest zaledwie 5-6 sekund straty teraz, nie? Mhm. Straciłem. Nie wiem, jestem ósmy teraz. Byłem szósty w walce o szóste. Ja o dziwo się zaczynam zbliżać do Strolla. Przecież Stroll to był winowajca na początku. A on tam jest. Oni tam są ogólnie blokowani z tyłu przez Okona, jak widzę. Więc to gra na twoją korzyść. Nie no, już do Gasly'ego mam poniżej 13 sekund, miałem 22. Bo ty to jesteś driver błyskawica na hardach. Zaraz prawdopodobnie Giovinazziego jeszcze przeskoczysz. Czy jak tak dalej pójdzie, to nie wiem, czy w końcówce nie będę mógł zaszaleć na softach. Najważniejsze są punkty, o tak, nie? Dokładnie, i rasę poniżej mnie. Kurde, ja już nadrobiłem dwa okrążenia łącznie od tego, gdzie wyspinowałem. Tamto i te, co było przed chwilą, nadrobiłem sekundę do maksa. Zapowiada się dobrze jednak, nie? Już Vettela totalnie nadgoniłem. Były 2 sekundy. Jest 80. Poprawiłem nawet swój drugi sektor względem medów. O, poprawiłem swój czas od prawie 30. Dwa Astony wyprzedziłem tak samo. A do Verstappena już tracę. O kurde. Ty, ja nadrobiłem 3 sekundy do Verstappena na okrążenie. Albo i nawet 4.
chyba dobry wynik, nie? No. A on w sumie mógł się uszkodzić. Poprawiłem znowu swój drugi sektor. Co jest? To 31 sektor. Już jestem przy Verstappenie. Ale już mi się paliwo kończy. No to jest coś, z czym ja dałem ciała niestety w wyścigu ostatnio. Ja teraz. Mam już 0,9 tylko. To jeszcze spoko. Brałem plus 1. Myślałem, że masz 0,1 czy coś. Ale ja brałem plus 1 na początek. A mam 0,9. Cztery dziesiąte poprawy znowu. Ale coś się z Maxem dzieje, bo już nawet Seb go podgonił. P4. 0,4 paliwa już tylko. To jak ci przez chwilę zeszło z 0,9 na 0,4? No. Co ty mówisz? Tak szybko? No i właśnie dlatego szybciutko się martwię. Dobra, Gasly w boksie. No już to Perez na 10. Co on tak daleko? A nie wiem. Co Perez zjechał? O. Verstappen jest za Sebem. Uszkodził się bankowo. Jeżeli jakimś cudem byłby safety car i oszczędziłbym paliwo, to przy aktualnej jeździe byłbym na podium. A patrząc, że już mam 0,1 minus, to się w ogóle nie zapowiada kolorowo. Kurde, jak oszczędzać paliwo? Nie wiem. Ja po prostu jadę, samo się oszczędza. Właśnie ten ja mam z kolei kłopot. Tak, ja w ogóle praktycznie tyle co miałem na początku, tyle mam teraz, nie? A przecież
Staram się cały czas jechać na jak na ostrzej. Mam tam kilka ten, jak utracę koncentrację na chwilę. 1.17.8. A pół sekundy lepiej pojechałem. Ja nie cisnę na maksa, już mam minus 7. Minus 0,7. W tym tempie będę musiał przejechać gdzieś od 33 albo 4 na pustym baku. Wejścia 3 sekundy przewagi mam nad tobą. No jeden pit stop, nie? Bo ty jesteś 12. Tak. To ja bym wyjechał 11. Pereza doganiam, no. Także nie jest najgorzej. Red Bulle bardzo słabo jadą. Kurde, jakbym miał... O kurde. Ja zaraz będę dublował. Niespodzianka. Zaraz. O kur, a jestem czwarty. Ja myślę, że jestem trzeci. Zaraz będzie zdublowany. The car behind has started to drop back. There's a gap beginning to form. Mówili, nie dotykaj takich rzeczy. Już mam prawie 0,20 w plecy. Co to znaczy? A, paliwo? No. Minus 20 równe. 21 już. No w żaden sposób, wiesz, a nie, to latyki jest dublowany. Jakby wiesz co, no w żaden sposób tego wiesz, tego już nie podreperuję, jeżeli nie będzie safety cara, więc po prostu cisnę jak najlepiej potrafię, żeby wiesz, żeby jak najmniej, jak być najwyżej później, najmniej stracić. Ogólnie podobne tempo mamy w tym wyścigu. Nie no, ja wreszcie jestem zadowolony, że jadę i widzę, jak się do nich zbliżam, więc... Mówię, szkoda no, tylko tego błędu. Jeżeli moje paliwo będzie mi uciekało tak jak teraz, to mnie wyprzedzisz. Już mam... 0,26.
Nie, no już nie przesadzę, niewiele czasu zostało. Oj, nie to. No to jest 7 okrążeń, no ale już mam 0,30. 0,29, o. Dokładnie mówiąc. Jeszcze sobie chyba coś uszkodziłem. Czy nie? Nie, dobra, na szczęście. Mogą być 3-4. Co 22-4? No do mnie tracisz. No nie, to wiesz. Ja tam jest 20 kołek. Ale ogólnie mogłaby być fajna walka, myślę, pomiędzy nami. Gdyby nie twoja przykra przygoda z Jordan. Nie, no mogłem zahamować, wiesz, nie ten. Twoja wina, czy jak? Nie, no wiesz, jakbym bardziej trzymał dystans, to by się nic nie wydarzyło. Czyli race incident. Po prostu on hamował, a ja byłem za nim zbyt blisko i uszkodziłem się. No. Chodź tu, Lando. Dajcie tego safety cara, ludzie. Ciekawe jestem, czy łyknę w końcu tego strola, czy nie. Pół sekundy nad tobą zyskałem w okrążeniu teraz. Ja tu mocno wykorzystuję wtarki, a jak tam u ciebie? No, zależy. Które? Natomiast nie mogę ten. Zawsze mi się fajnie przejeżdżało pewien zakręt po tej szykanie. A teraz jeszcze nie mogę się tutaj jakoś w niego wdrożyć. Właśnie tam. Właśnie mi tam od razu. Tutaj najwięcej tracę. Na piątce jechałem przecież. W 20 to na piątce robiłem ten zakręt. A teraz. Ajajaj. Ale żyjesz? Żyję. Zero 40 już. Może będą punkty. Tam za mnie tracą gdzieś. 15 sekund może, nie wiem. Okay, gap ahead is 10.6 seconds. No ale jest dobrze, coraz mniej tych błędów. Już naprawdę. Ten to był przypadek teraz. Wjechałem na tarkę, na którą nigdy nie wjeżdżam. Kurde, pojechałem mi 1/10 lepiej.
dwie sekundy za Norrisem niecałe. No to dawaj, jeszcze go dorwisz. Ale przecież jeszcze mam minus 50 paliwa. 0,50. Hamilton się popsuł. A nie, to Russell. O! Ale troszkę za późno Russell, żeś się popsuł. Ale teraz robię ryzykowny manewr. Jest, udało mi się. Jestem przed Norrisem. Sześć sekund za mercami jestem. Wiadomość jest dla ciebie taka, że Norris nie ukończył, nie? Znaczy jest... Russell? Russell, no. No tak, ale nie mam podium, nie mam punktów, wiesz o co chodzi. To by musiało być tam, wiesz. Już czuję tak trochę, jak mam pusty bak, 0,70 będę miał gdzieś prawie. Pięć i pół do Hamiltona. Nie! Spinowałem. Nie dość, że bardziej, nie dość, że zużyłem więcej paliwa, to jeszcze Ricardo. No i jeszcze nie mam skrzydła. I 5 sekund. There's been an incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. Co chłop robi? No ja chyba zmienię zdanie o hardach na Węgrzech. Jestem miło zaskoczony zużyciem tych opon. Mam 40%, już mnie trochę rzuca, ale to nie ma znaczenia. Praktycznie odjechałem. Odjechałem ze spinem. Ja tutaj tobie pomagam. Ja specjalnie nie zjadę, żeby tobie pomóc, żeby... ich tak blokuję, jak najlepiej potrafię. Żeby nas nie wywalił Binotto. Dobra, masz punkt. Cel spełniony, nie? A ja już nie mam paliwa. Poświęciłem się dla zespołu, nie? No. No ale szkoda, bo... podium było, nie? Nie, no ta w sumie ta podium by było.
byłoby szans, wiesz, po tym, co tam wyspinowałem. Nawet nie wiem, czy Alonso za sobą trzymam. Oni mnie wyprzedzają poboczem. Dobra, udało się. Dobra, poczekaj ze dwu na chwilę. Największym przegranym tego wyścigu, nie? No raczej. Polecam brać tak 1.7, 1.8 tego paliwa. Nie, no ja miałem 1.24. Dojechałeś? I chyba 1.24 dowiozłem do końca. No kurde. So Anthony, what made the difference out there today? Ty co, ty na automacie jeździsz? Na manualu. No. Od Monaco. They just look so comfortable out there. It's like anything. It always looks so easy when it all just clicks. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. Jajaj. No, awansowałeś coś, niestety nie. Dalej za Raikkonenem. Kto ja? No. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. Good day. Aha. No raczej. Good day today jeszcze mi mówi. O czymś takim. Aż drugi raz to samo pytanie, bez sensu. Zdanie kierowcy, bo mi spadło. Nie, nie, mi spadło po tej, po treningu mi spadło, jak po tym zderzeniu z Alonso. Ale to mówię już nie pierwszy raz, to trzeba po prostu nie zjeżdżać botem, tylko zjechać po prostu samemu i wycofać się w garażu. Czekaj. O ta jest, spadł mi level. To co, ulepszamy opływowe amortyzatory? No. No to mieliśmy, nie? Czekaj, gdzie to było? Dział Bir, aerodynamika, sama góra.
A, bo tu doszły te ruchoma klapa, dobra. Opływowe poszło. Opływowe amortyzatory. Dobra, 700 niecałe. O kurde, jesteśmy przed Astonem. I ile mamy teraz hajsu? 698. Czy jesteś za 600? Jest. Dobra, ja sobie od razu zainstaluję nową część. Wychylenia. Tłumiki wychylenia albo prędkość wirnika. Co byś wolał? Co jeszcze? Prędkość wirnika w silniku albo w podwoziu tłumiki wychylenia. Ja bym teraz w sumie silnik zainwestował. Dawaj tą prędkość wirnika weźmiemy. To dawaj. I lecimy dalej. Dobra. Jakie tam masz analizowanie kontraktów? Jeszcze nie mam nic. Coś tam mi pisało, że masz analizowanie kontraktów? Czy chciałem zobaczyć, jak z tym Russellem poszło, ale... A. Tutaj chyba nie widać tego. Ajajajajaj. Fajnie, że jesteśmy przed tym Astonem, nie? No. Nie, już powiem, że fajnie się jechało. No. Myślę, że Belgia... Jak Ourush nie da znać o sobie, to, to są szanse. Jestem dobrej myśli, aczkolwiek ta pierwsza tarka po tym właśnie, po tej długiej prostej jest hardkorowa. Ten łuk jeszcze jest, no taki wiadomo jak... Nie, właśnie mi ten, ja właśnie jakoś mi się bardzo dobrze jedzie po tym łuku. Szybkim, ciekawe. Dużo lepiej niż w 20. Normalnie na pełnej tam. Dobra. Przerwa sezonowa. I co będzie w tej przerwie? Ulepszyło się? A to będzie dopiero 30 sierpnia, 6 września. To już do dobra, kontynuuj dalej. Może wyrzucić. Teraz dostaniemy hajs, jeszcze coś można ulepszyć. Za 700. No jest 700 jeszcze. Co ty na to? Dobra. Może w podwoziu te tłumiki wychylenia. Tak czekają, tłumiki. 60% taniej są. No, w sumie niedużo, nie? Dobra, poszło. No, zaczynamy się do McLarena zbliżać. To mi się podoba. No, zobaczymy tylko, czy nas nie zaskoczą, bo oni nie pokazują tego, nad czym oni pracują, tylko dopiero później jest niespodzianka. Dobra, lecimy dalej. Fajnie by było się podnieść, tak jak McLaren. Przez ostatnich parę lat to my tylko tak w tym sezonie by się okay. No dobra. To w takim razie... Odcinek 9 dobiegł końca. Przed nami Belgia.